początku ten karny frankowski podchodzi, no i chyba różne myśli wam przeszły przez głowę, że jeżeli zaczniecie tak źle, no to... Na pewno ulga, że Franek nie wykorzystał jedenastki. Różnie to wtedy się mogło ułożyć. Myślę, jak Jagiellonia by się jeszcze bardziej cofnęła, czekałaby na kontry, tak więc ten mecz by się mógł zupełnie inaczej potoczyć. No, cieszymy się ze zwycięstwa. Bardzo ważne 3 punkty. Po takich dwóch meczach przegranych, te przełamanie, no to chyba w najlepszym momencie, żeby później na tą przerwę reprezentacyjną nie udawać się z jednostek. No na pewno, przed nami przerwa, tak więc nie wyobrażaliśmy sobie innego wyniku dzisiaj jak zwycięstwo, bo byłoby to straszne. Dzięki. No można powiedzieć w stylu frankowskiego, właśnie zawsze potrafi się znaleźć i na szczęście też właśnie byłem tam, gdzie trzeba akurat, no i cieszę się z tej bramki, wiadomo. Trzeba przyznać, że ta moja sytuacja była najłatwiejsza z tych wszystkich, praktycznie do pustej bramki, można powiedzieć, strzelałem, a chłopaki jednak mieli dużo do roboty, żeby jeszcze zmieścić się w siatce. To najważniejsze jest, wiadomo, wykorzystać o jedną więcej niż przeciwnik. Thank you.